W piątek 6 października w Wałbrzychu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej InvestPark w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W czasie spotkania wiele lokalnych organizacji oraz fundacji otrzymało granty w ramach wsparcia na kontynuację i rozwój ich działalności. Biznes jest ważny, ale nie najważniejszy. Najważniejszy jest drugi człowiek i to, abyśmy wszystko, co robimy, było robione właśnie w kontekście drugiego człowieka i tak właśnie chcemy też jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonować w tym obszarze, za który odpowiadamy, czyli w województwie dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim. Oczywiście jest ważny, bo on pozwala nam na rozwój, powoduje, że zarabiamy jako spółka i dzięki temu, że zarabiamy, mamy się czym dzielić i to właśnie chcemy robić. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i sprawia nam ogromną satysfakcję i radość, gdy mamy czym się dzielić z tymi, którzy sprawiają, że nasza rzeczywistość jest lepsza. A te wszystkie podmioty, które dzisiaj zostały obdarowane, te wszystkie osoby, które znajdują się w tym miejscu, właśnie powodują, że nasza rzeczywistość jest lepsza, przyjemniejsza, lepiej się nam w niej funkcjonuje, dlatego, tak jak powiedziałem, niezmiernie cieszę się i dumny jestem, że możemy takie organizacje wspierać. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to najbardziej dynamicznie rozwijająca się strefa w kraju. To ogromne inwestycje, co za tym idzie także najlepsze dochody, czego należy pogratulować. I tutaj ogromne ukłony i podziękowania, bo zarząd Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej z panem prezesem Piotrem Wojtyczką stworzyli program sponsorski w ramach polityki CSR, czyli dzielimy się dochodami dla organizacji społecznych, więc społeczna odpowiedzialność biznesu skierowana do ochotniczych straży pożarnych, do kół gospodyń wiejskich, do klubów sportowych, dla fundacji, organizacji, które niosą pomoc potrzebującym. Ten rok był wyjątkowy dla Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, bo 1,5 miliona złotych zostało wydatkowane dla organizacji pozarządowych tego trzeciego sektora. Trafiło to do organizacji tak naprawdę bardzo małych, lokalnych. Bardzo się cieszę, że zarząd Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej stawia właśnie takie małe organizacje i że pozwala małymi grantami, tak to można określić, małymi kwotami, ale wesprzeć działalność i to, co robią na własnym terenie. I tak powinno być. W tamtym roku znaleźliśmy się jako strefa ekonomiczna na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o poziom nowych inwestycji, ponad 7 miliardów złotych. Także na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wskaźnik dotyczący ilości nowych miejsc pracy. 3000 nowych miejsc pracy powstało w ramach InvestParku, podczas gdy w skali całego kraju tych nowych miejsc pracy było 9000, więc 1/3 nowych miejsc pracy w naszym kraju powstała właśnie na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Te wyniki, te wskaźniki powodują, tak jak powiedziałem wcześniej, że mamy się czym dzielić, że Rada Nadzorcza daje nam zielone światło na to, aby ten budżet związany z CSR-em, ze sponsoringiem był odpowiednio wysoki. I był on, czy jest on odpowiednio wysoki, bo wynosi on ponad 1,5 miliona złotych. To na przestrzeni 26 lat funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej absolutnie rekordowy wynik. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby w przyszłym roku ten budżet wyglądał co najmniej podobnie, a najlepiej by było, gdyby był on jeszcze większy. To jest świetna inicjatywa, to co strefa ekonomiczna robi, dlatego że ktoś docenia to, co my robimy. Organizacje pozarządowe same nie są w stanie po pierwsze się utrzymać, po drugie nie mają środków na pokazanie tego, co potrafią, a potencjał jest ogromny i to jest chwała strefie ekonomicznej, że zauważyła to, żeby wspierać i dobrze to robią. Moja fundacja już jest po raz trzeci beneficjentem tego. Robimy dobre rzeczy, fajne rzeczy, ludziom się to podoba. No i dzięki temu, że dostajemy takie wsparcie, to można te nasze projekty realizować. Także jesteśmy zadowoleni. To jest naprawdę dobra robota. Bardzo dziękujemy InvestParkowi za to, że zostaliśmy wyróżnieni. Otrzymaliśmy sponsoring na nasze dożynki, które organizujemy corocznie w naszej parafii. I napisaliśmy taki wniosek, udało się, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Było to dla nas ogromne wsparcie, ponieważ
mamy ogromne koszty, wydatki związane z dożynkami. Organizujemy je sami, jako zwykli ludzie, mieszkańcy naszego sołectwa, naszej parafii. I takie wsparcie było dla nas ogromnym zastrzykiem po to, abyśmy mogli wymyśleć coraz to więcej nowych konkurencji, nowych koncertów, ciekawych aranżacji, aby miło spędzało się nam czas. Jestem bardzo wdzięczny za to, że też Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna chce słuchać naszych rekomendacji, bo my, parlamentarzyści, jesteśmy blisko ludzi, często w środowiskach lokalnych, gdzie słyszymy o bardzo dobrych projektach, o wysokim znaczeniu dla lokalnych społeczności, które służą ludziom. Są świetni ludzie, bardzo energiczni, pomysłowi, ale potrzebują finansowania dobrych projektów. Stąd też ten program należy bardzo docenić i za niego podziękować. Mam nadzieję, że będzie on kontynuowany. Rozwijamy się, to nie cofamy się. Tak jak strefa się rozwija, ma wielkie, ogromne serce i dzieli się tym, co ma, to tak samo i te małe firmy potrafią się podzielić, odwdzięczyć i pokazać to, co organizują dla lokalnej społeczności. Dobro wraca i doświadczam ja sam tego osobiście i my jako spółka i myślę, że wszyscy którzy to dobro czynią czy starają się je organizować, ono wraca dzięki temu, że my ciepło i bardzo konkretnie myślimy o takich ludziach jak tutaj te wszystkie osoby, które się znalazły podczas dzisiejszego wieczoru, o tych wszystkich organizacjach. Głęboko wierzę, że te pieniądze, które przeznaczamy w pewnym czy w mocnym sensie także inwestujemy. Dzięki temu rozwijamy się pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu. To niezwykle ważny czynnik naszej pracy i odkąd pracuję w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, staram się o ten element dbać. Od samego początku kładliśmy nacisk na to, aby ten budżet był jak największy. To przynosi efekty. Przynosi efekty w postaci tych wszystkich organizacji, które robią dużo dobrego w regionie. To także ma nie bezpośrednie, ale pośrednie przełożenie na pewien odpowiedni i dobry klimat naszego regionu, a dzięki temu także być może wielu inwestorów chętniej przychodzi do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.